Dzień dobry, witam Was serdecznie w ten przepiękny wiosenny poranek. Jest taka piękna pogoda, co widać chyba, nawet się trudno ustawić. Witam Was serdecznie, oglądam właśnie moją pięknie kwitącą jabłonkę, moje pelargonie, które posadziłam, zaraz Wam je pokażę, i mojego kwiata, który się nazywa Oleander. Właśnie, wszystko przepięknie kwitnie, w ogródku jeszcze nic nie widać, posiałam już troszkę, ale jeszcze trzeba poczekać. No i co, dzisiaj zapraszam Was na zwyczajnego vloga. Urodziny myśliwców. A tak z samego rana prezentuje się przepiękna jabłonka. Pięknie wygląda, normalnie, cudownie, cudownie. A tu są moje pelargonie, co prawda tylko jedna kwitnie, no ale poczekajmy, dajmy jej czas, dopiero 2 dni temu sadziłam. I oleander, ale trudno mi go pokazać, o tutaj widzicie. Widzicie, jak pięknie kwitnie? Dobra, kochani, córeczka ogląda bajkę, ja zabieram się za obiad. Tu poszatkowałam już sobie cebulę. Mam... A ty oglądasz, tak. Tu mam małą pieś z kurczaka pokrojoną, bo to tylko z mięsem będzie dla męża. Tu jest kucharek zrobiony przez moją teściową, w termomiksie zrobiła, więc sama natura, po prostu suszone warzywa i sól. I szparagi. I teraz tak, będę podsmażała na maśle cebulkę. A potem dodawała tak po 2-3 minutach od podsmażenia cebulki, będę dodawała szparagi pokrojone na takie 2-centymetrowe kawałki, oczywiście bez tych zdrętwiałych części szparagów, więc na razie zabieram się za podsmażanie, dalej będę Wam pokazywać. Zapomniałam Wam wcześniej powiedzieć, tutaj już troszkę podsmażyłam, że tutaj mam odważony ryż, więc ja ten ryż będę wsypywać, a tu już zrobiłam mój bulion z tego właśnie zdrowego kucharka. Zobaczcie, ile kurkumy, jaki żółty. No i teraz tak, wsypuję cały ryż, chwilę go wymieszam jeszcze tutaj, czyli tak jakby podsmażę razem z tą cebulą i szparagami i będę pomału dolewała bulion, ale naprawdę po troszkę. No i to danie jakby wymaga od nas tego, że musimy, oj trochę wyspałam, że musimy troszkę przy nim stać i po prostu mieszać, czyli trzeba tutaj być, czekać aż ryż wypije bulion i znowu dolewać i tak w kółko. Na sam koniec, kiedy już mamy to przygotowane, jak robicie taką wersję wegetariańską, jak ja w tej chwili, to wystarczy to dobrze popieprzyć, dodać odrobinkę jeszcze masła już do takiego gotowego dania, można zetrzeć troszkę sera i wymieszać, żeby to risotto było bardziej kremowe. W prawdziwym risotto dodajemy wino, ale ja robię taką, wiecie, to jest taka moja wersja risotto, czyli bardzo proste, bez właśnie wina, tylko na samym bulionie. No i ja osobno jeszcze tak drobniutko pokrojoną pierś z kurczaka podsmażam na patelni i na koniec do porcji męża ją będę dodawała. My zjemy dzisiaj taką wersję wegetariańską, więc tak. I wszystko mam na oko, nie mam pojęcia, ile czego dałam. Dałam dużą cebulę, 200 gramów takiego ryżu, no i szparagów tyle, ile miałam, więc naprawdę wszystko na oko. Dobra, teraz dolewam trochę bulionu. I mieszam i czekam, aż ten ryż wypije ten bulion i dolewam następną partię. I tak aż zmiękną szparagi i ryż będzie miękki. I tak naprawdę właśnie mówię, później masło i ser dodaje takiej kremowości, tak się mówi, takiej kremowej konsystencji. No i macie pyszne, gotowe, letnie danie. Troszkę wymaga od nas poświęcenia, jeżeli chodzi o stanie przy tej patelni, ale tak poza tym jest to dosyć szybki obiad. Słuchajcie, powiedziałam Łucji, że trzeba podłogę posprzątać. Pokażesz Łucję odkurzacz swój, jaki masz? Ona powiedziała, że mi pomoże. Patrzcie na to. Aha. To jest ta piłka taka, wiecie, którą w domu można grać. I Łucja mówi, że to jest odkurzacz, który sprząta mamie wszystko. Tak, Łucja? Porządki mi robisz?
Dzięki za pomoc. Usiadłam na chwilkę, Łucja tutaj odkurza i mówi mi, że kupiła mi ten odkurzacz, jak była małą dziewczynką. Szarpałam się. Szarpałaś się? Tak. O ten odkurzacz? A co to za komuny kupowałaś go? Tak, dobrałam. Tak, musiałaś się szarpać w kolejce? Tak. O matko, kochana, wywalczyła, słuchajcie, ten odkurzacz. Dobra, więc w takich hałasach się odzywamy, risotto tutaj dalej dochodzi. Stwierdziłam, że tego kurczaka o tyle wyszło, że dorzucę go dla wszystkich. Sobie odejmę porcję, a potem dorzucę z kurczakiem dla reszty. No i co, planuję dzisiaj kosić trawę. Byłam przed chwilką, zcięłam troszkę bzu już z podwórka, bo już rośnie, może mi będzie kwitł tutaj w domku, trochę będzie ładniej. Ale tak jak mówię, dzisiaj koszenie i rowerek stacjonarny. Taki mam dzisiaj plan. Dzisiaj mam wolne od pracy. Mówiłam Wam to na Instagramie, dlatego też jestem tu i vloguję. Dobra, ja muszę tutaj zamieszać, dolać, ale już coraz ładniej się robi. Sprząta odkurzacz, troszkę bałagan mamy w domu, musimy wszystko ogarnąć zanim wyjdziemy. Ale tak w ogóle trawa jest mokra, chciałam koło 11 pójść, ale tak sobie teraz myślę, że chyba Ignasia wcześniej przeprowadzę ze szkoły. Czyli tak koło 2 dopiero pójdę kosić, bo trawa jest bardzo, bardzo mokra. Byłam właśnie ciąć bez, który zaraz Wam pokażę. I przemoczyłam całe nogi, a byłam w klapkach na boso, więc mokro bardzo. A dla trawy to też niedobrze, jak jest taka cięta, znaczy ciężko, ciężko się kosi mokrą trawę. Dobra, pokazuję Wam bez. O, tu pierwszy, niewielki, zebrany bez, a na drugim oknie drugi. O, a tu drugi, jak widzicie, troszeczkę, dużo tego nie jest, ale troszkę jest. A tu dalej tego dziki, które kupiłam. Przepraszam, kopnęłam odkurzacz, wybacz mi, córeczko. Nic się nie stało, na szczęście. Na szczęście. Na szczęście działa, super. Troszkę schną, troszkę rosną. Ojojoj, nie da się nic powiedzieć. No ślicznie sprzątasz. Brawo, córuś. Dobra, gotowe. Dołożyłam kurczaka przed samym podaniem. Posypię jeszcze serem i dodam odrobinkę masła i to wszystko oczywiście podgrzeję. A tu dla siebie odłożyłam porcję bez kurczaka. Po prostu dzisiaj mam ochotę na bez kurczaka, dlatego że będę jadła na kolację indyka, więc za dużo tego mięcha. No ale dobra. Gotowy obiadek, jeszcze dużo pieprzu, ser i masełko, ale to przed samym podaniem. Ja na razie kończę i sprzątam bałagan. Ustawię Was ładnie, usiądę i pogadamy sobie troszkę. Co prawda jak zawsze w kuchni, ale tu jest no moje miejsce, moje centrum dowodzenia, więc gdzie jak nie w kuchni. Słuchajcie, właśnie przed chwilką dostałam informację na Librusie, wiecie, to taki dziennik elektroniczny. Jak dzieci chodzą do szkoły, to wiecie na pewno o czym mowa, że półkolonie będą w tym roku. W tamtym roku Ignacy brał udział w półkoloniach. Mandarynka jest jedna niedobra? Łucja przyszła mi z informacją, że mandarynka, którą jej dałam, jest niedobra. Jedna niedobra, druga dobra. W sensie to takie cząsteczki, więc nie wiem od czego to zależy, ale ble. Powiedziała, że niektóre są ble. No to dobrze, to ja je zjem. Dostała taką informację, więc odeszła. Dobra, że będą półkolonie, zapisałam Ignacia na te półkolonie, jeszcze nie wiedząc co on na to, ale wiem, że rok temu był zachwycony, najpierw był na mnie zły, że w ogóle go zapisałam, mówię sprawdź jeden dzień i sam zdecydujesz, bo wiecie, półkolonie to nie tak, że dziecko gdzieś nocuje, tylko codziennie trzeba je zawieźć do szkoły i później odebrać ze szkoły i wydaje się, ale fantastycznie, wakacje w szkole, ale w tamtym roku mieli tak fajnie, mieli wyjazd do Szklarskiej Poręby, do Dinoparku i do jakiejś wioski magii i czarów, do kina, do McDonalda, a poza tym nawet będą w szkole, mieli ogniska organizowane, imprezy jakieś tam, konkursy, zawody sportowe, więc była grupka dzieci, z którymi się fajnie trzymał i bardzo mu się podobało i liczę na to, że w tym roku też tak będzie, więc nie pytając jeszcze syna o zdanie, został zapisany, zawsze można zrezygnować, wiecie, a miejsca są też ograniczone i obawiam się, że to po prostu raz, dwa się rozejdzie, tak było w tamtym roku, nie nam się jakoś po prostu cudem udało, więc mam nadzieję, że będzie mimo wszystko zadowolony, troszkę się dzisiaj jestem taka spięta, bo dzisiaj ma kartkę i on się nią denerwował. Ja się nie denerwuję jemu go jakby rzeczami w szkole, które ma, bo sobie naprawdę radzi, ale jakoś on dzisiaj był zestresowany i ja przez niego też jestem. Tak trochę, wiecie, spięta. Dobra, pogotowane, w miarę posprzątane. Mycie podłóg mi tylko zostało, odkurzacz nie za bardzo poradził sobie ze zbieraniem okruchów z podłogi, więc trzeba pozamiatać i poodkurzać. I tak się zastanawiam, czy suszarę uruchamiać z praniem, czy wieszać pranie na dworze, bo jest taka ładna pogoda, że chyba jednak powieszę na dworze. W
tej chwili mamy już 20 stopni, a jest godzina 10:22. I zaraz się chyba przejdę po tej trawie, bo zostały mi aż 3 godziny, żeby Ignacy wrócił ze szkoły i może jednak skoszę wcześniej, może już ta trawa trochę podeschła, patrząc na to, że jest aż tak ciepło. W tym tygodniu będziemy mieć na weekend teściową u nas od piątku do niedzieli, w niedzielę niestety już wyjeżdża, więc będę mieć goście, muszę zorganizować jakiś taki obiad i myślałam, żeby w sobotę zrobić po prostu grilla, bo to jest dla każdego coś fajnego, wiecie o co chodzi, bo mogę je ziemniaki upiec i warzywa takie grillowane zrobić, szaszłyki z warzyw, kiełbaski, karczek, jakiś tam boczek, kto co lubi po prostu. I byłby taki obiad, że za dużo bym się nie narobiła, bo wszystko rzucamy na ruszt i samo się robi i można się bawić tak naprawdę na podwórku. I chyba tak właśnie zrobimy, że w sobotę zrobię tego grilla, bo w piątek teściowa przyjedzie dopiero pod wieczór, to już się nie muszę jakby o to martwić, natomiast właśnie w ta sobota. W niedzielę już wyjeżdża, więc ten sobotni obiad, myślę, że grill jak najbardziej, patrząc jeszcze, że ma być zapowiadane 22 stopni, więc pewnie będzie jeszcze cieplej. Dzisiaj było zapowiadane 17, a już jest 20. Więc oby tak dalej, taką wiosnę to ja po prostu kocham i ubóstwiam. Dobra, przyszła mi fantastyczna paczka z Mixi, ale ją pokażę przy okazji innego nagrywania filmu. I tak samo przyszło do mnie z Ekobiecej, dwa serum z Nakomi. Jedno z peptydami, drugie z witaminą C, więc troszkę nowości do mnie wczoraj przyszło. A ja czekam na zamówienie, zamówiłam na Lidlu. Na Lidlu była promocja taka minus 20% na chyba sprzęty czy na coś takiego, bo online zamawiałam. Zamówiłam czajnik, bo nasz wołał pomstwę do nieba, wygląda ohydnie, chciałam go wymienić, ja bardzo chciałam czarny. Więc zamówiłam czajnik, zamówiłam ostrzałkę do noży i zamówiłam wentylator stojący. Bo my mamy klimatyzację w pokoju i tylko u nas w sypialni, natomiast jeżeli by lato będzie ciepłe, te wentylatory jak najbardziej się przydadzą. Ignacy ma swój i my w salonie mamy swój. Chciałabym jeszcze dwa mieć, więc jeden domówiłam, bo był fajny, czarny, taki właśnie stojący i chyba mój biały oddamy Łucji w razie co, a czarny powędruje do nas do pokoju, bo mimo klimatyzatora nie zawsze jest aż tak gorąco, żeby włączać klimatyzację, a wentylator już jest bardzo przyjemnie, jak tak sobie po prostu chłodzi ciało. Ja przynajmniej to lubię bardzo. Więc jeżeli przyjdzie do dzisiaj, to jeszcze Wam pokażę. Jest taka szansa, bo wieczorem miałam, że paczka jest w drodze, więc może, a nóż. No nic, nie przedłużam. Widziałam, że jest też fajna promocja dzisiaj na HM-ie, a ja powrzucałam trochę sukienek, Ignasiowi słomkowy kapelusz, okulary sobie dzieci powybierały. Moje dzieci już same wybierają, słuchajcie, co chcą. A zobaczyłam, że dzisiaj jest chyba minus 20%, jak wydasz 120 zł. Nie dzisiaj, tylko od dzisiaj, nie wiem ile dni. Nie sprawdzam, więc zaraz chyba usiądę do zakupów online i uciekam sprawdzić tą trawę na podwórku. Okej, okay, podwórkowe buty ubrane, mimo że w spódnicy, zabieram się za koszenie. Lubię kosić trawę, a Wy? Trochę by się przydało. Nie jest taka długa. Ty też lubisz kosić trawę? Coś takiego. Nie jest taka straszna, powiem Wam. A, Twoja się zepsuła, ale już bardzo odbiła. No nic, kosimy. Dobrze, kupimy nową Twoją kosiarę. Na razie musimy ściągnąć taką. Dobrze, tylko musimy ściągnąć... Dobrze, huśtawkę musimy ściągnąć. Mamusia też tu musi skosić, ok? Ptaszki pięknie śpiewają. Trawa skoszona, od razu inaczej na podwórku. Przyjemniej, ale cudownie ćwierkają ptaki. A tutaj w ogóle wykopaliska takie, słuchajcie, bo wysadzałam wszystko. Ale to już jakiś czas temu. Podwórko od razu ze skoszoną trawą wygląda 150 razy lepiej. I zdążyłyśmy skosić wszystko z Łucją. Ona się wybawiła przed deszczem. Nie wygląda jakby padało, ale tak, padał deszcz. Taki, że nawet ogródka mi nie zmoczył. Tu jest mój ogródek. Może płotek zamknę, w którym jeszcze nic absolutnie nie rosnie, ale nasionka są posadzone i przydałoby się troszeczkę poplewić, bo już widzę, że tu mi powychodziła trawka. No ale mój prowizoryczny ogródek 2x2 jest? Jest. Tu mamy takie po basenie pustkę, która nie chce zarosnąć, trzeba trawkę posiać. No i trawa potrzebuje słońca i wody, bo jak widzicie już jest pożółkła taka. Aronia niewielka co prawda. Ale coś tam będzie może w tym roku. Jeżynki, malinki, zobaczymy. No dobra, ja nie przedłużam, czas się zabierać za co? Czekajcie, chciałam ładniej to postawić. Za przebieranie się. Znaczy ja już się umyłam, przebrałam, tylko w spódnicy jestem tej samej i idę po Ignasia. Dobra, czas założyć buty i idziemy. Dobra, przebieram buty, założyłam długi rękaw, bo zaczęło padać, a teraz się zrobiło na dworze znowu lato.
włączyłam bajkę Barbie. Łucji, może zaraz przyjdzie łódkę popilnować, a ja uciekam w takich moich brudnych tenisówkach. Może dzisiaj poprać wszystkie tenisówki. No nic. I włączyłam suszarkę, bo zaczęło padać, miałam nadwór wywieszać, pranie zaczęło padać, więc stwierdziłam, że wrzucam do suszarki, a teraz słońce świeci. No ale suszara już suszy, niech suszy, japonki moje chowam i pieska zabieram na smycz i idziemy. Dobra, wiem, że jestem od światła, ale bez różnicy. Strój sportowy, idę się przebierać, siadam na rowerek treningowy, ale najpierw muszę zmyć makijaż, buty założyć, założyć strój, idę na rowerek treningowy na 40 minut. I tyle, a potem będziemy lekcje robić z Ignasiem. Dzisiaj ma tylko dwa pisemne jakieś tam zadania. Kartkówka jako taka poszła 4 z plusem, więc nie jest źle, nie ma co przeżywać. I więc już bez stresu, wiecie o co chodzi. Jutro piątek i słuchajcie, tak pomyślałam, ostatnio mnie tutaj nie ma, że muszę wrócić do tej metody i nagrywać takie półvlogi do południa albo od południa, bo codziennie pracuję, taka prawda. Dzisiaj wyjątkowo mam wolne, więc pewnie jeszcze normalnie przyjdę się tutaj z Wami pożegnać. Ale będę nagrywać te półvlogi, bo inaczej po prostu nie jestem w stanie i mam chęć nagrywać, czuję to po prostu, że wróciła mi znowu ta chęć do nagrywania, a cały czas twierdzę, że a jak idę do pracy, to nie ma co nagrywać, ale zawsze przez te pół dnia coś się tam nagra, coś się tam wydarzy, a nawet gdyby nie, to mogę złożyć z 2 dni, wiecie o co chodzi. Więc wracam do tej metody, a wiem, że Wy vlogi najbardziej lubicie, właśnie nie inne filmy, tylko vlogi. Ale na razie nie przedłużam, nic tutaj nie kombinuję, tylko przebieram się i uciekam na trening. Dobra, mała zmiana planów. Słuchajcie, miałam ćwiczyć na rowerku treningowym, a Łucja mówi, ja chcę u Ignasia. Więc przyszłam i ubieram się, włączyłam Pamelę. Dzisiaj z Pamelą potańczymy sobie. Dwie po 15 minut i jedną 10, czyli 40 minut. I tyle na dziś. Tak, Łucja? Tak. Lucja bardzo chciała się tutaj bawić, a ja będę sobie przy okazji ćwiczyć. Ja chciałam się bawić tą łódką, ale mówiłam, jakoś zabrał mnie i chciałam się cały czas tu bawić. Okej, możesz się bawić, nikt nic nie mówi. Ale ja sobie wzięłam waciki i nasączkę. Nie, statkiem nie wolno Lego się bawić. Tak, kupimy ci taki. Truskawkowy, ona lubi kolor truskawkowy. Zmywamy makijaż. I bierzemy się za trening. Jaka różnica? Okej. Okay. Hej, ja już taka urocza jak widać. Maseczkę sobie na twarz nałożyłam. Jestem jeszcze przed myciem głowy. No i co? I tak naprawdę kończymy dzień. Powiem Wam, że zrobiłam zamówienie w H&M-ie. Faktycznie było to minus 20%, jeżeli wydasz 120 zł, tak jak mówiłam. Kupiłam 6 sukienek Łucji. Sukienki już bez żadnej promocji były bardzo tanie, bo kosztowały 14,95 sztuk, a jedna sztuka 25 zł. Więc jeszcze od tego odjąć 20% to już naprawdę wyszło mega tanio. Ignasiowi wziąłam dwie pary krótkich spodenek, ma tylko jedną parę, tak jak przyjdą mu pały, to nawet nie ma w czym wyjść. I koszulka z krótkim rękawem oraz kapelusz słomkowy. On po prostu uwielbia te słomkowe kapelusze z H&M-u. Co roku, od kiedy skończył drugi rok życia, co roku ma po prostu kapelusz, tylko rozmiary się zmieniają. Na szczęście jeszcze robią taki 1,40 m, 1,50 m do 1,70 m aż. Więc, więc tak, zamówiłam mu. No i tyle. Zaraz mi spadnie ta maseczka, tak ją nałożyłam. Dobra, ja nie przedłużam, słuchajcie. Żegnam się z Wami. Jutro znowu będę vlogowała, tak jak powiedziałam. Pół dnia, tym razem tego od rana do południa, dzisiaj był cały dzień, ale jutro od rana do południa, bo na popołudnie idę do pracy, a jutro rano wjedziemy synka do szkoły samochodem, ja jadę do dentysty, mąż jedzie do hurtowni, więc mamy troszkę spraw do pozałatwiania, no i tak jak mówię, zabiorę Was ze sobą, więc myślę, że jutro również miło spędzicie ze mną czas. Mam na taką nadzieję oczywiście. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję za uwagę, za to, że byliście. Przepraszam, że jestem tak rzadko. Praca jednak rządzi się swoimi prawami, ale postaram się być tak właśnie w takiej formie półvlogów. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Pa!